Proszę Państwa, ostatnio pojawiły się takie informacje, że nowy zarząd PEC-u podwyższył opłaty za ciepło. W związku z powyższym chciałbym tak jakby wyjaśnić zaistniałą już sytuację. Proszę Państwa, decyzje o zmianach taryfy cieplej zapadają w maju roku poprzedniego, którego dotyczą. Czyli te decyzje, które skutkują w roku 2015, zapadają w maju roku 2014. Wiąże się to z wykonaniem czy planowaniem planu rzeczowo-finansowego na rok kolejny. We wrześniu 2014 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zgłosiło zmianę taryfy do Urzędu Regulacji Energetyki. Te taryfy zostały w grudniu zatwierdzone i weszły one od stycznia. Te podwyżki ciepła też są w jakiś sposób uzasadnione, prawda? Wynikają one z bardzo podobnych czynników, jak mówił tutaj już pan prezes Owotkanie. Przede wszystkim z kosztów podatku od nieruchomości, wzrostu energii cieplnej, innych jeszcze kosztów związanych z funkcjonowaniem spółki. Jak Państwo dobrze wiecie, w ostatnich latach był realizowany przez spółkę PEC projekt unijny polegający na modernizacji i remontach sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bełchatowa. Ten projekt spowodował, że nasze sieci są w zdecydowanie lepszym stanie, ale też na przykład spowodował zwiększenie podatku nieruchomości o około 500 tysięcy w skali roku. Jest to znacząca podwyżka. Są to oczywiście pieniądze, które my wpłacamy, tak jak i każda inna spółka, do Urzędu Miasta, ale one też rzutują na koszt energii cieplnej. Proszę Państwa, my sukcesywnie jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej modernizujemy nasze instalacje cieplne. To też, na to też są potrzebne pieniądze. Więc my w każdym budżecie każdego roku przewidujemy kwotę około 3-3,5 miliona złotych na modernizację, na rozwój sieci. To powoduje, jeżeli chcemy mieć tą sieć na wysokim poziomie, żeby nie było awaryjności, prawda, żebyśmy, nie wiem, za kilka czy kilkanaście lat nie stanęli przed problemem takim, że będzie trzeba wydać kilkadziesiąt milionów nagle, no to musimy te pieniądze inwestować co roku. My tak robimy. Oczywiście posiłkujemy się w znacznym stopniu środkami zewnętrznymi na tyle, na ile to jest możliwe. Ja też chcę Państwu powiedzieć, że w tej chwili już zabiegamy o kolejną transzę środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach tego samego projektu, który w tej chwili realizujemy, bo to jest bardzo świeża sprawa z dnia wczorajszego. Wczoraj otrzymaliśmy informację, że są takie wolne środki, prawda? Że część firm nie wykorzystało wszystkich środków, jest pewna pula. My wczoraj, dzisiaj już podjęliśmy działania mające na celu określenie, czy będziemy w stanie po te środki sięgnąć, bo w tej chwili wiadomo, że nie zdążymy wykonać żadnych projektów w oparciu na przykład o pozwolenia na budowę, bo okres jest zbyt krótki na tego realizację, więc możemy tylko to, co będzie na tak zwane zgłoszenie. Aczkolwiek jest nasza magistrala, prawda, która łączy nas z elektrownią, która wymaga znaczących nakładów i remontów. Było to przez wiele lat odkładane i tutaj jest właśnie teraz szansa, że jeżeli ocenimy, że jesteśmy w stanie przygotować całą dokumentację i pozyskać te środki, to właśnie chcemy z przeznaczeniem na remont tej magistrali. Oczywiście też nie w całości to byśmy mogli zrobić, ale no, mając dofinansowanie 85%, bo takie jest dofinansowanie, to pozwoli nam zrealizować. My i tak planowaliśmy w najbliższych latach, w okresie najbliższych 5 lat, sukcesywnie te remonty wykonywać. Pojawiła się nagle szansa, że będziemy mogli to zrobić, jeżeli wszystko dobrze pójdzie do końca roku. Ja mówię, my jesteśmy w tej chwili, mówię, na etapie oceny, czy jesteśmy od strony takiej formalnej przygotować się, w stanie złożyć wszystkie papiery do Narodowego Funduszu, żebyśmy te pieniądze na tyle, ten aneks na tyle szybko podpisali, żebyśmy byli w stanie ogłosić przetarg, prawda, przygotować się do inwestycji.
szanse są, aczkolwiek potrzebuję jeszcze 2-3 dni, żebym mógł powiedzieć pani prezydent, czy panu prezydentowi, bo ja nie ukrywam, że pan prezydent się dowiaduje o tym w tej chwili, z tego względu, że mówię, wczoraj, sprawa wyniknęła wczoraj. W przeciągu myślę, że najbliższych 2-3 dni będziemy tutaj mogli panu prezydentowi, pani prezydent powiedzieć, że pozyskujemy następne środki, jaka to będzie kwota, ale mówimy o kwotach milionowych, prawda? Nie mówimy o kwotach 100, 200 czy 300 tysięcy, tylko mówimy o kwotach milionowych. Polityka naszego przedsiębiorstwa jest właśnie taka, żeby sukcesywnie, ale modernizować i rozwijać się. Te wszystkie czynniki, mówię, wpływają też w jakiś sposób na cenę ciepła, ale też ja nie wiem, czy mieszkańcy Bełchatowa mają taką świadomość, że w Bełchatowie jest najtańsze ciepło w całej Polsce. Nie ma drugiego miasta w Polsce, którym... Proszę pani, ja mogę pani powiedzieć, że... Izba Gospodarcza Ciepłownictwa robiła ranking za rok 2013, w roku 2014, prawda? I to wynika z tego rankingu, że Bełchatów, jeżeli chodzi o miasta, ma najtańsze ciepło. Oczywiście my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że mamy tańsze źródło, prawda? Bo większość ciepłowni są to ciepłownie lokalne, prawda? My kupujemy ciepło od elektrowni. Aczkolwiek, proszę państwa, nie jest to ciepło darmowe czy tam odpadowe, jak się mówi. My za to ciepło płacimy. To ciepło każdego roku też wzrasta cena. Dlaczego, proszę państwa, są dwie podwyżki w trakcie roku? Bo to też ludziom się może wydawać tak. W listopadzie PEC podniósł cenę i w styczniu podnosi PEC znowu cenę. Proszę państwa, my nie podnosimy w listopadzie ceny. My informujemy, że ta cena uległa zmianie, ale w listopadzie zmiana ceny jest spowodowana tylko i wyłącznie zmianą ceny zakupu dla nas energii cieplnej, prawda? Co roku elektrownia podnosi nam cenę, to oni wtedy występują do Urzędu Regulacji Energetycznej o zatwierdzenie taryf, te ceny rosną i stąd to się bierze. My na tej podwyżce listopadowo, ja mówię, nie zarabiamy nic. Nasza podwyżka zawsze wchodzi w styczniu. I ja uważam, że w ogóle to powinno być zrobione, żeby to była jedna podwyżka, ale jednorazowo, znaczy, żeby to wprowadzać jednorazowo, prawda? Aczkolwiek są te różnice w wystąpieniach o zmianę taryfy, na razie jest jak jest. Mówię, to wszystko tak jakby powoduje, że ta energia cieplna musi być trochę droższa z roku na rok. Ja nie wiem, czy ona będzie też każdego roku drożała. My jesteśmy w jakiś sposób też uwarunkowani warunkami zewnętrznymi. Zdecydowanie bardziej na przykład jak spółka Wodkan. Gdyby zimy były bardziej sprzyjające dla nas, to wtedy te środki, które potrzebujemy na przykład na remonty, na inwestycje, pozyskiwalibyśmy z większej sprzedaży, prawda? Dobrze państwo wiecie, jak była zeszła zima, jaka jest teraz. Aczkolwiek mówię, my w żaden sposób tak jakby nie staramy się przekładać tego na cenę, prawda? My ewentualnie możemy schodzić troszeczkę z inwestycji albo próbować pozyskiwać więcej środków zewnętrznych, tak jak to głównie teraz robimy. I będziemy starali się, mówię, w następnych perspektywach, czy z Wojewódzkiego Funduszu, czy z Narodowego Funduszu, czy w ramach RPO, będziemy starali się te środki pozyskiwać. Jest grupa ludzi, która się tym zajmuje. Uważam, że robią to dobrze i mówię, zrobimy jako zarząd wszystko, żeby mieszkańcy byli zadowoleni nie tylko z ceny, bo wiadomo, że każda podwyżka, nawet jeżeli to jest podwyżka 2,5 czy 3%, prawda, bo my mówimy o takich podwyżkach, prawda, bo my nie podnosimy o 10, 20 czy 30%, tylko są to podwyżki średnio, tam mówię, do 5% w skali roku, więc mówię, ale one są niezbędne. Będziemy starali się robić wszystko, żeby te podwyżki były jak najniższe, jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, ale z drugiej strony jesteśmy też zdeterminowani tym, żeby tą sieć rozwijać. Są też oczekiwania, prawda, mieszkańców, jeżeli chodzi o rozwój, o przełączanie nowych osiedli. Cały czas się mówi o Ludwikowie, cały czas się mówi o Grocholicach, cały czas się mówi o ulicy Czaplinieckiej czy o strefie przy ulicy Czaplinieckiej. Więc na to też są potrzebne środki. To tyle. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. To ile się podrożyliśmy ostatnio? Przepraszam, ostatnio średnio się podrożyliśmy około 4%, prawda? Jest to różnie w różnych grupach taryfowych.
Generalnie dla ludności indywidualnej było to około 2,5% z tego co wiem, prawda? Bo to w zależności od odbiorców są różne grupy taryfowe.